Witajcie, Rafał z tej strony. Dzisiaj mamy bardzo wdzięczny temat, a mianowicie rozmawiamy o typie dronów, który nazywa się Cineup, a to ze względu na to, że DJI wchodzi na rynek z nowym modelem, który nazywa się DJI Avata. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, co to są Cineupy, gdzie są stosowane, jakie efekty możemy uzyskać, w jaki sposób się lata takimi Cineupami, jakie Cineupy mamy do tej pory na rynku i co wnosi swoim projektem DJI Avata. Myślę, że to będzie fajny odcinek. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Zaczynajmy zatem. Latanie dronami to jest chyba najfajniejsza pasja, jaką można mieć i wiele osób się ze mną zgodzi. Jest to mega sprawa, dlatego że masz pełną sprawczość, zupełnie inne spojrzenie na świat i zupełnie inaczej też życie wygląda. Jeżeli masz obowiązki, pracę, twoja dodatkowa pasja sprawi, że twoje życie będzie mega pełne. Zanim zaczynasz przygodę z lataniem, wiadomo, że jest dużo różnych obaw i różnych myśli, pozytywnych, negatywnych wizji i z tego względu, jako że rozmawiam z wieloma i współpracuję z wieloma osobami, które są początkujące, opracowałem warsztat darmowy specjalnie dla osób, które wchodzą w świat dronów. On się nazywa Jak zacząć przygodę z dronami. Tam znajdziesz te podstawowe kroki, wsparcie na etapie wyboru drona, twojej wizji, ćwiczeń i rozwoju. Myślę, że to jest fajna sprawa, 35 minut mniej więcej, warto skorzystać, tym bardziej, że jest za darmo. Teraz, jeżeli chodzi o Cineupy, to jest mega ciekawa rzecz, a mianowicie do tej pory głównym Cineupem, który mieliśmy i który był takim flagowcem, to był 3,5 cala Cineup, mniej więcej akumulator około 1500-1800 mAh, 4S lub 6S z kamerą GoPro, noszący całą kamerę GoPro. Takie modele, które są w tej chwili, stanowią klasykę, to jest na przykład Shendrons. Wiadomo, że w Polsce i w Europie on jest mniej popularny, dlatego że to jest model amerykański. Ale też na pewno tutaj mamy do dyspozycji chińskich producentów, takich jak iFlight ze swoim Protekiem, czy na przykład GeParsi z modelem CineLog 35. W tej wielkości to są naprawdę bardzo dobre drony. Oczywiście mieliśmy jeszcze wcześniej na przykład Diatone, czy mieliśmy Bumblebee, bardzo ciekawe modele, ale w tej chwili góruje głównie GeParsi, CineLog i właśnie iFlight z Protekiem. Jakie są jego cechy charakterystyczne? Jest dosyć ciężki. Jeżeli chodzi o wiatr, akurat Protek ma z tym kłopoty, bo stanowi dużą powierzchnię czołową. Słuchajcie, musimy się przenieść w bardziej zaciszne miejsce, bo wydawało się, że jesteśmy nisko. Nad wodą nie latałem wysoko, ale wiatr nas tak ściągał. Naprawdę, Protek jak leciał tutaj nad wodą, byłem pewien, że nie dam rady w ogóle wrócić i rzucało nim mega. Jest głośny, tego typu drony są głośne i one są, stanowią taką latającą cegłówkę, bo jest ciężki w stosunku do mocy. To, co jest jego dużą zaletą, że można wymieniać kamerę, jeżeli chcesz latać bez kamery, tylko sobie ćwiczyć, możesz ją zdjąć, możesz mieć akumulatory lżejsze, jeżeli chcesz latać krócej albo sobie poćwiczyć, lub cięższe, jeżeli chcesz dłużej polatać. Mamy dwie kamery FPV plus kamera, która nagrywa GoPro i do tego oczywiście anteny, sporo kabli, dużo części, które się wymienia, one są ze sobą kompatybilne, no i też odbiorniki i protokoły komunikacji, czyli protokół, który umożliwia nam łączenie się z radiem, czyli odbiornik, radio i sterowanie drona, plus do tego oczywiście wizja, czy to jest analog, czy to jest cyfra. Jeżeli masz analogowy, wiadomo, że obraz śnieży, ale też jest tańszy taki system wizyjny, natomiast HD cyfrowy już jest troszeczkę droższy i to może być spora wartość. I z Cineupami latamy w goglach, sterujemy radiem, mamy wizję i obraz pierwszej osoby bezpośrednio, tak jakbyś latał na Gwiezdnych Wojnach. To jest mniej więcej takie uczucie jak w tym odcinku Gwiezdnych Wojen, gdzie latali w lesie. Tak to wygląda. 35, fajna sprawa, niezły, ciężki oczywiście jest, ale umożliwia już latanie z całym GoPro. Super rzecz. Jeżeli chodzi o mniejsze Cineupy, no to już mamy na przykład 30 albo 25, to jest BTFPV Pavo 30 lub na przykład 25 też Pavo, GeParsi, CineLog 30 lub 25. Najbardziej popularne są to modele w Europie. One zwykle mogą latać na całym GoPro, wtedy wyciąga się akumulator i zasila z adaptera, ale lepiej jest latać na rozebranym GoPro, tylko tutaj trzeba mieć już wprawę. Można też zastosować inną kamerę, na przykład Insta360 Go 2 lub podobne, bardziej wytrzymałe kamerki
które nie są tak wrażliwe właśnie na uszkodzenia. Tego typu kamera waży 30 gramów i umożliwia nam faktycznie nawet rejestrację obrazów 5K w 30 czy w 60 klatkach na sekundę. Fajnie lata taki sygnałup. On lata oczywiście krótko, bo drony FPV nie latają zbyt długo. Zwykle to jest około 2-3-4 minut góra. Czasami jeżeli latamy na lekkim pakiecie, możemy osiągnąć około 5 minut, ale to jest maks, na co pozwalają. Tego typu drony też pozwalają ci na to, żeby na przykład wlecieć do samochodu, przelecieć przez auto albo do pomieszczenia, przelecieć, zrobić wirtualną wycieczkę, przelecieć przez jakiś fajny obiekt, wlecieć oknem czy drzwiami, i do tego są głównie wykorzystane, mniej do akrobacji, bo one mają sporą powierzchnię w stosunku do mocy i też masę mają niekorzystną. Oczywiście można robić flipy, można robić dive nim, ale on ma tak zwany washout i nim bardzo mocno trzęsie przy takim locie nurkowym. To nie jest dron do tego stworzony. Raczej do spokojnych lotów, tak zwanego cruisingu, lotów do przodu na tej samej wysokości, plus do tego ewentualnie jakieś delikatne manewry i pokazanie, krążenie wokół obiektu, pokazanie fajnie obiektu. I to jest to. Zwykle stosowane są do social mediów, też wykorzystuje się do reklam, szczególnie takich reklam, które są takie pseudo-freakowe, czyli na przykład reklama ciuchów sportowych, tam gdzie jest dużo ruchu, tam gdzie są tancerze, sportowcy, tam używa się też kładów FPV, tego typu sygnałupów, dlatego że one mogą latać bardzo blisko ludzi i blisko różnych obiektów. I tutaj mam też odmianę jeszcze trochę cięższą, a mianowicie to jest odmiana, która nazywa się Cinelifter. Ten sygnałup już jest w stanie nosić nam cały aparat, czy całą kamerę większą, taką jak nawet Zicam, czy Blackmagic 4, Pocket Cinema Camera 4, czy nawet 6, może nosić nawet Red Komodo, czyli tutaj już osiągniemy naprawdę dobrą jakość obrazu. Jednocześnie jest to bezpieczne dla aktorów i ludzi, którzy uczestniczą w produkcji. Pod tym względem jest mega, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. On też jest dość głośny, ale to jest fajna i wdzięczna konstrukcja pod kątem takim, że masz kamerę na wysięgniku, którą możesz fantastycznie pokazać dynamikę, podkreślić danych scen i w sposób tani. Tutaj nie musisz mieć żadnych dźwigów i innych historii na planie. Praca operatora też jest szybka, że jest wprawny i umożliwia naprawdę genialne ujęcia, jeżeli wszystko się dobrze dogra. W tempie, aktorzy są przyzwyczajeni do współpracy z dronami na planie. Mega, naprawdę mega sprawa. On oczywiście jest ciężki, trzeba uważać, nie latać za wysoko, żeby nie spadł komuś na głowę. Raczej latamy na niewielkiej wysokości, chyba że masz przestrzeń większą, wtedy można poszaleć, na przykład ścigać wolno jadące auto, bo to też nie jest X8, tylko X4, czyli ma 4 silniki. Nie jest to dron, który ma 8 silników, taki mocny jak na przykład Sicario, czy podobne konstrukcje, które są wykorzystywane do bardzo dynamicznych scen przy bardzo dobrych kamerach. W tej chwili też takie mamy możliwości. I to jest ten rynek cineupów, który mamy w tej chwili, jeżeli chodzi o te, które noszą kamery, bo jeszcze są łupy mniejsze, zwykle do ćwiczeń, które nie noszą, nie służą do nagrywania, tylko raczej do lotów, do tego, żeby się na przykład ścigać łupami. To jest troszeczkę inna sprawa, one są na pewno też mogą być tańsze, ale tak wygląda pi razy drzwi rynek w tej chwili cineupów i na to wszystko wchodzi DJI ze swoją awatą. Jakie są jego charakterystyczne cechy mocne? Jeżeli chodzi o mocne strony DJI, to na pewno będziemy mieli dobry zasięg i długi czas lotu, czyli pojemny akumulator. Tam jest akumulator 4S 2420 mAh, czyli długi lot, około 20 minut teoretycznie, czyli pewnie jeżeli chodzi o praktykę, to około 15 minut, ale mimo wszystko jest to długo jak na FPV, kiedy stoisz w goglach bez ruchu. Druga rzecz to są tryby poziomowania, czyli wiadomo, że ten dron może nam latać w trybie takim jak Mavic, utrzymując pozycję daną. Zapewne będzie też możliwość używania pauzy, czyli tego klawisza przycisku paniki. Jeżeli nie będziesz wiedział, co się dzieje, możesz wcisnąć taki przycisk i dron po prostu zawiśnie aż do wydania kolejnej komendy, czy przełączenia go w dany tryb. To może być też fajne.
To, co jest tam też ciekawe, DJI wykorzystuje jedną kamerę, czy nie wykorzystuje do rejestracji dodatkowych kamer i zwykle na tego quada, który był wcześniej przez DJI w 2021 roku na wiosnę na rynek wprowadzony, czyli DJI FPV, tam dużo użytkowników właśnie doczepiało kamerę, czy to GoPro Hero 8, czy nawet 10, czy rozebraną 10, po to, żeby mieć jeszcze lepszy obraz i tutaj możemy się też tego spodziewać. Natomiast ten CineWoop od DJI, ta Avata, ma akumulator zabudowany, tam nie widać w ogóle kabli, czy w minimalnym stopniu widać kable. Ma rozciągnięty X, czyli do tyłu, może być dzięki temu dość zwinnym dronem, ma osłony też, czyli będzie bezpieczny dla bezpośredniego otoczenia, ale widziałem też na przykład czujniki na dole, więc może być tak, że on będzie poziomował i teraz pytanie, jak się będzie przelatywało przez dane przeszkody i ciasne obiekty wnętrza, to jest też dobre pytanie. Akumulator wygląda zupełnie inaczej, system ładowania jest łatwiejszy w DJI, bardziej przyjazny i tam jest kilka takich rzeczy, które uważam, że mogą zrobić przełom. Przede wszystkim łatwo się lata DJI-em, bardzo łatwo. To jest z jednej strony dobrze dla ludzi, którzy nie mają czasu na naukę i na taką stromą, krzywą nauki, bardzo stromą, to tutaj w DJI się łatwo lata, łatwe jest wejście do tego. Co było taką przeszkodą dla ludzi, którzy wchodzili do DJI FPV? No na pewno serwis, prawda? Nie możesz samemu sobie naprawić, wymienić ramienia i tak dalej. To było trochę słabe. Ceny tych napraw też dosyć wysokie i jeżeli odsyłasz drona na 2 tygodnie, to jest kurczę długo. Tutaj mając takie CineWoopy, 2-3 ramy możesz mieć nawet swoje na zmianę. Jesteś w stanie bardzo szybko sobie poskładać po kolizji, czy takiego drona nawet trochę ulepszyć, czy naprawić samemu, jeżeli tylko masz smykałkę i trochę się zainteresujesz, jak to robić. Więc patrząc na to tak z lotu ptaka, z pewnego dystansu, bez emocji, mogę powiedzieć, że DJI Avata na pewno dużo wnosi na rynek, bo to jest ciekawy bardzo dron. On wielu ludzi może przekonać i pociągnąć do FPV, do latania w goglach, bo te wrażenia są bezcenne w porównaniu do lotów Maviciem. To są zupełnie inne wrażenia, natomiast dla osób, które już latają, to nie musi być wcale taka wielka rewelacja. To, co bym powiedział, jeżeli latasz i masz tych CineWoopów więcej, czy latasz już dosyć, jesteś zaawansowany, to, co może być fajne, to przede wszystkim fakt, że zasięg jest bardzo stabilny i też RTH, failsafe, w przypadku, kiedy straci zasięg dron, on ci się wzniesie i możesz na nim polegać. To jest mega fajna sprawa. I latając na przykład nad wodą, dość daleko, tak dalej, powiedzmy 300-400 metrów, już takim CineWoopem jak ten, to jest duże ryzyko, że go utopisz i nie odzyskasz takiego drona. Czy latając nawet na jachcie, na łodzi, w takich miejscach, to jest mega ważne, prawda? To samo jeżeli chodzi o jakieś loty miejskie, gdzie istnieje ryzyko takie, że masz większy ruch, czy podobne rzeczy. Jednak te drony wymagają tego, żebyśmy planowali wszystko dokładnie, żebyśmy 10 razy się zastanowili, gdzie lecimy, bo możemy na przykład wylądować, zaliczyć failsafe i wylądować na skrzyżowaniu, gdzie nam, nie wiem, ciężarówka zaraz przejedzie takiego drona. Na pewno DJI, jeżeli chodzi o te modele swoje, ma najlepszą jakość, jeżeli chodzi o obraz do tej pory spotykany, bo ta wersja DJI FPV plus gogle DJI FPV V2, one naprawdę mają do tej pory najlepszą jakość. To, czego możemy się spodziewać, możemy mieć jeszcze lepszą jakość, to będzie HD Low Latency. Czyli to będzie HD Low Latency, czyli 1080p, bardzo dobra rozdzielczość i praktycznie zero opóźnienia, minimalne opóźnienie, fantastyczna sprawa, no i jedna kamera, gdzie będziemy mieli nagrywanie 4K. To jest zaleta i wada, bo faktycznie dużo osób twierdzi, że kamera FPV nie powinna się równać kamerze takiej do nagrywania, choćby dlatego, że chcesz nagrywać na przykład w profilu płaskim, albo lekko niedoświetlić, czy ten obraz chcesz mieć troszeczkę inaczej skonstruowany, bo w postprodukcji dopiero go będziesz wyciągać. I tutaj w
To były zastrzeżenia w przypadku DJI FPV V1. Dużo osób po prostu doczepiało sobie GoPro i mieli własne ustawienia. Też jeżeli chodzi o same ustawienia, tam ta elastyczność była bardzo mała. Natomiast ja bym podszedł do tej premiery Avaty z otwartym czołem, dlatego że wniesie dużą wartość. Dużo osób znowu zacznie latać FPV. Mam nadzieję, że będzie też mniej podatny na kolizję ten dron i że będzie można samemu też wymieniać szereg podzespołów, że to będzie proste, jeżeli chodzi o naprawę typu IKEA, a nie kurczę 200-300 połączeń śrubowych, zanim dotrzemy do tego, żeby ramię, każda śruba inna, żeby ramię wymienić, więc pod tym względem może być lepiej. Ogólnie jestem na tak i cieszę się, że wchodzi następny dron i że pójdzie kolejny krok do przodu za tym, bo może będziemy mieli nowe VTX-y cyfrowe. Ten rozwój jest, on wydaje się, że branża dronowa nie rozwija się tak dynamicznie, ale jednak ciągle jakieś kroki są czynione do przodu i w przypadku Avaty myślę, że też będziemy świadkami dużego postępu. Słuchajcie, także trzymam kciuki wszystkich ludzi, którzy planują. Ja na pewno będę planował zakup Avaty, bo to jest dla mnie też taka ciekawostka. Będę miał możliwość porównania z tymi modelami, którymi latam do tej pory i sprawdzenia, jak to wygląda. Szereg rzeczy będzie tam bardzo ciekawych, tak jak powiedziałem. Choćby ten akumulator, czy jedna kamera właśnie, czy system wizji nowy, czy zasięg bardzo dobry, bo to są takie cechy bezcenne dla użytkowników dronów. Ktoś, kto miał failsafe w takiej krytycznej sytuacji, stracił dronę na przykład nad wodą, to wie, jak to wygląda. Więc uważam, że to jest kapitalna sprawa, tym bardziej, że tam pewnie będzie GPS i inne rzeczy, więc nic tylko korzystać i wykorzystywać te technologie, które wchodzą, które dają możliwości. Słuchajcie, na dzisiaj bardzo dziękuję za uwagę. Dla osób, które planują rozpoczęcie z dronem, pamiętajcie o tym, że stworzyłem specjalnie ten warsztat online darmowy, który wprowadzi cię w świat dronów, pierwsze kroki, czyli jak zacząć latać, jaki model wybrać dla ciebie, jaką wizję, jak ją rozwinąć, jak ćwiczyć i jak dalej podnosić swoje kwalifikacje. W opisie pod filmem znajdziesz link do tego opracowania. Pozdrawiam bardzo serdecznie, wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.